Powstanie tego filmu poprzedziła modlitwa: jest on chroniony krwią Yahushua HaMashiach, Jezusa Chrystusa. Rzeczywistość zombie. Noc żywych trupów. Nagi pożeracz twarzy zastrzelony w pobliżu miejsca ataku. Ataki zombie oznaczone na mapie Google. Witajcie, umiłowani w Jahwe. Tu Yah's Little One, dla chwały, czci i uwielbienia Abba Yahwe, Zbawiciela Yahushua i drogocennej Ruacha Kodesh. Abba Yahwe włożył w moje serce chęć zrobienia tego filmu i poruszenia tematu, który ostatnio pojawił się w wiadomościach. Na początek powiem wam, że czytałam dziś maile i dostaliśmy też e-mail od drogocennego, umiłowanego syna w Yah. Napisał on: przesyłam wam to na wypadek, gdybyście jeszcze tego nie widzieli. Pozdrowienia w miłości Yahushua. I przysłał nam materiał, który wysłał już wcześniej komuś innemu, pisząc do tej osoby, że jest to coś przedziwnego. Był tam zamieszczony link do newsday.com, gdzie publikowane są wiadomości o ostatnich atakach ludzi, którzy odgryzają innym skórę i ciało. Otworzyłam więc link. Materiał pochodził z linku longislandnewsday.com, a tytuł artykułu to: makabryczne przypadki wzmagają dyskusję na temat zombie. Najpierw przypadek z Miami. Nagi mężczyzna zjadł większość twarzy innego mężczyzny. Potem w Maryland student koledżu powiadomił policję, że zabił człowieka, zjadł jego serce i część jego mózgu. W New Jersey pewien mężczyzna 50-krotnie dźgnął się nożem i rzucał kawałkami własnych wnętrzności w policjantów. Zastosowali oni spray pieprzowy, jednak mężczyzna nie dał się łatwo poskłonić. Zaczęto mówić, że zachowywał się jak zombie. Cała ta dyskusja wciąż się rozwijała i stała się tematem niekończącej się debaty w internecie. Same incydenty są przerażające, a jeśli sposób, w jaki ludzie o nich mówią, o czymś świadczy, są także fascynujące. W Ameryce, gdzie motywy zombie są wykorzystywane, aby sprzedawać wszystko, od narzędzi i broni, po krasnale ogrodowe, nie da się to z niczym porównać. Tak wiele dziwnych rzeczy trafia ostatnio do wiadomości, że Daily Beast dokonał zestawienia mapy Google śledzącej miejsca wypadków, które mogą stanowić wstęp do apokalipsy zombie. Federalna Agencja Epidemiologiczna również przyłączyła się do sprawy, nalegając, iż brak jest dowodów na rozwój jakiegokolwiek powiązanego z zombie kryzysu zdrowotnego. Same przypadki w żadnej mierze nie są zabawne. W każdy zamieszani są prawdziwi ludzie, albo podejrzani o popełnienie okropnych czynów, albo doświadczający ich na sobie z przyczyn wciąż nieznanych. Może nie jest to też żadna nowość. Ludzie codziennie popełniają wobec siebie nawzajem okropne rzeczy. Co więc wywołało ten trend codziennego wyszukiwania haseł apokalipsa zombie w wielu zakątkach internetu, podsycane dyskusjami i komentarzami, często w formie humorystycznej? Cytat: słyszeli o tych filmach z zombie i żartują sobie z tego. Mówi Lou Manza, profesor psychologii Lebanon Valley College w Pensylwanii, który dowiedział się o całej sprawie przy śniadaniu, gdy jego 18-letni syn zażartował, że nieuchronnie zbliża się apokalipsa zombie. Symbolizując zarówno skażenie, jak i zło, zombie przerażają bardziej niż jakakolwiek inna filmowa ikonografia, jak twierdzi Elizabeth Bird, antropolog z Uniwersytetu Południowej Florydy. Przecież zombie wyglądają jak my, są jednak naszą podlejszą wersją, powoli rozkładające się, zaabsorbowane przetrwaniem i pomnażaniem swego rodzaju, lecz bez emocji, bez sumienia, bez ograniczeń. W wampirach jest coś romantycznego, jednakże zombie są potępione, mówi Bird. Ośrodki kontroli epidemiologicznej włączyły się w zeszłym roku w akcję dotyczącą zombie, używając określenia apokalipsa, by przyciągnąć uwagę w blogu na temat przygotowań do zagrożenia. W piątek ukazała się inna wiadomość. Pogłoski tak się rozprzestrzeniły, że rzecznik prasowy CDC, Centrum Kontroli Epidemiologicznej, wysłał e-mail do Huffington Post, w którym napisał, cytuję:
CDC nie wie o żadnym wirusie ani okolicznościach, które ożywiałyby zmarłych, ani też o niczym, co wywołałoby objawy podobne do zachowań zombie, dodał. To koniec artykułu. Wielu z Was wie, że w roku 1998 prorok Elizabeth Elijah otrzymała proroctwo 21, w którym Bóg Jahwe ostrzega o zombie. Proroctwo 21. Gabriel zadał wróg. Rzeczywistość zombie. Część 2a. Przygotujcie się na szok. Przygotujcie się, gdyż Gabriel zadał wróg. Zmarli powstaną. Jahoszua jest wzburzony. Abba Jahwe jest wzburzony. Zrozumcie, to dzieje się naprawdę. Diabeł wie nawet, co umieszczać w filmach o zombie, abyście myśleli, że to nigdy się nie zdarzy. Diabeł przemawia do osób, które produkują te filmy. Ludzie ci wchodzą w kontakt z szatanem, aby ich filmy najlepiej się sprzedawały. To dzieje się naprawdę. I wiem, że wydaje się, iż obecnie żyjemy w strefie mroku. Rzeczy, które widywaliśmy w filmach science fiction, klonowana żywność, promieniowanie wpływające na organizmy. Pamiętam po tamtej stronie. Pamiętam strefę mroku. Oto sprawy, z których kiedyś śmialiśmy się, teraz już się nie śmiejemy. Prawda jest taka, że to, co widzieliście w filmach science fiction, istnieje i zobaczycie, jak staje się to rzeczywistością. W wielkim ucisku. Osobiście modlę się, abym była poczytana za godną uniknięcia tego czasu, tak samo jak każde nowonarodzone, napełnione Duchem Świętym dziecko Jahoszua HaMashiach powinno się modlić i starać się prowadzić święte życie, ponieważ słowo mówi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. Jeśli więc ktoś chce żyć w wielkim ucisku, to proszę bardzo, ale ja nie. Przeżywam każdy dzień tak, jakby był moim ostatnim. Jakbym miała stanąć przed moim umiłowanym Panem Bogiem Wszechmogącym, moim Jahoszua. I sugeruję, abyście zaczęli postępować tak samo. Tak zwana społeczność chrześcijańska na YouTube. Jesteście tacy letni, jesteście kościołem laodycejskim. To właśnie dla Was zostaliśmy posłani, aby Was przebudzić. Nie drwijcie więc z proroctwa, którego nie rozumiecie. Nie słuchajcie tego śmierdzącego Control Call z Bruce'a, znanego też jako Red Smokey albo Smoked Zombie. Smoked Zombie, Ty jesteś potępieńcem. Bruce, nie mam żadnej wątpliwości, że możesz czytać tę Biblię, aż śmiejesz na twarzy. Litera zabija, lecz duch daje życie. I to dotyczy też Ciebie, Crossway OKC, ponieważ nie jesteś okej w oczach Boga. Dziś więc przebrała się miarka. Jahoszua powiedział, że Jah Servant 777 ma zrobić ten film, ponieważ zobaczycie to i będziecie pamiętać, że Bóg Ojciec i Jahoszua umiłowali Was tak bardzo, że posłali proroka, by ostrzegać Was o tym, co się dzieje. Nie szydzicie z krzyża. Ile razy trzymaliście w dłoniach krzyż podczas modlitwy? Wiecie, że w tym krzyżu jest moc, ponieważ jest on symbolem. Inaczej jest niczym więcej, jak tylko kawałkiem metalu. Czy nie rozumiecie, że kiedy on mówi, że namaszczony kij jest symbolem krzyża i namaszczenia, które uwalnia nas z jarzm i więzów i ratuje nas? Nie rozumiecie, że chodzi o Ruach HaKodesz, Ducha Świętego? A zatem, kiedy to czytam, wszyscy wy, prześmiewcy i szydercy, wy, którzy nawet nie zadaliście sobie trudu, by przeczytać część drugą proroctwa 21, słuchacie tylko Beef 629, czy jakimkolwiek imieniem on się tam posługuje, albo Joshua. Mam dla Was nowinę. Gdy to usłyszycie, lepiej padnijcie na kolana i módlcie się. W przeciwnym razie znajdziecie się tam i wtedy będzie za późno. Jesteście gotowi na szok? Gabriel zadał swój róg. Część druga. Umarli powstaną. 7 sierpnia 1998 roku. Dawno temu. Oto jeszcze jedno objawienie, którym podzieliłem się z tą prorok, przez którą przemawiam. Przygotujcie się, gdyż wasze nauki doktrynalne zostaną wstrząśnięte i usłyszycie prawdę, której większość nie pojęła. Ja musiałem dać tej prorok piszącej pod moim namaszczeniem sny na potwierdzenie tego. Potwierdziłem to również w słowie. I przemówiłem nawet przez jej małoletniego syna. Jednakże ona nie usłuchała, gdyż to wstrząsnęło tym, czego była uczona jako nowonarodzone dziecko w Jahoszua. Przygotujcie się na wstrząs waszych religijnych poglądów i uważajcie, abyście nie szydzili z tego, czego nie rozumiecie. Ja jestem Bogiem, który nie może kłamać, a ta prorok pisze pod moim namaszczeniem. Ona nie może was okłamywać i poza tym, aby ogłaszać moje prawdy, ona nie ma innego powodu, aby sprowadzać na siebie szyderstwa, którymi będzie zasypywana. Ostatnio w lipcu pokazałem Sherry, Elizabeth, te sprawy i potwierdziłem je przez innych, podczas gdy ona wypowiadała je odważnie, rozważała i sprawdzała ducha, który przemówił. Och, ja rzeczywiście mówię w moim słowie, a zmarli w Jahoszua powstaną pierwsi.
potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, aby spotkać Pana. Ale jest tutaj fragment, którego nie zrozumieliście. Słuchajcie uważnie. Szatan będzie drwił i będzie chciał podrobić zmartwychwstanie świętych. Kiedy ich duchowe ciała połączą się z ziemskimi ciałami, rzeczywiście będą oni chodzić po ziemi, jak wtedy, gdy ja, Jehoszua, zostałem wskrzeszony. Święci powstali, czyż nie? Szatan podrabia wszystko, co ja czynię, a więc on ponownie to czyni. Księga Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze, wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy, przez wieki i na zawsze. Ja mówię wam to teraz, abyście wtedy, gdy zobaczycie, jak te rzeczy się wypełniają, nie obawiali się jego armii zombie, która będzie zabijana mocą krzyża Jehoszua HaMashiach. Pamiętajcie, abyście uderzyli ich deską lub kawałkiem drewna, które reprezentuje krzyż. Zmarli w Jehoszua HaMashiach, którzy będą chodzić i świadczyć dla mej chwały, jak w dawnych czasach, i składać świadectwo o niebie i o tym, aby nie przyjmować znamienia bestii, udowodnią, że istnieje życie po śmierci. Będą też ostrzegać, nie przyjmujcie znamienia bestii. Zobaczycie i usłyszycie moich świętych w uwielbionych ciałach, których nie można zabić. Szatan powie, że nie tylko chrześcijanie powstali z grobów, ale i ci, którzy nie są chrześcijanami. I on udowodni to, powodując, że wielki strach przyjdzie na każdego, kto nie słyszał mych słów tego dnia. Będą patrzeć, jak jego jedzące ciała, złe demony, które połączyły się z ziemskimi ciałami bezbożnych w grobach, wychodzą z bezdennej czeluści, powodując chaos, aby ten cud przeszedł niezauważony. Ale szatańska armia zmarłych to nie są tak naprawdę matki, ojcowie, siostry, bracia, mężowie i żony bezbożników, lecz demony, które będą kąsać i te demony będą przeniesione w żyjących. Ale znów, tylko bezbożni mogą być tym dotknięci. Uderzcie ich więc kawałkiem drewna w imieniu Jehoszua HaMashiach. Zgańcie ich, zwiążcie ich, wygońcie demony, mówiąc, krew Jehoszua HaMashiach jest przeciw Tobie, szatanie. I wszystkie demony muszą ode mnie uciec, a one uciekną. Bezbożni zmarli wpadną w ziemię. Promieniowanie z UFO nie stworzyło tego chaosu. Jest to plan z piekła, a wy zostaliście ostrzeżeni wcześniej, tego dnia, przez ten prorok, która prosiła mnie, bym nie pozwolił jej o tym mówić, aż nadejdzie mój czas. Mój czas jest teraz. Jachwę 47. Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym na taki czas jak ten. Pastor Elizabeth Sherry Elijah, 21 kwietnia 2001. Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym na taki czas jak ten. Uważajcie, gdyż nadchodzi czas, że ci, co mieszkają w pobliżu cmentarzy, co będzie niebezpieczne, zobaczą, jak wróg wzbudza bezbożnych zmarłych, którzy będą pozbawieni ducha, gdyż ich duch będzie cierpiał w piekle. Ale ciało będzie ożywione i użyte przez demony przychodzące z bezdennej otchłani, aby robić jedną rzecz, a mianowicie mordować i wychodzić z ciał, w których nie ma duszy, oraz wchodzić w ciała z duszą, aby w ten sposób dalej bezcześcić rodzaj ludzki, moje stworzenie. W tym czasie nawet domowe zwierzęta będą niebezpieczne. Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym na taki czas jak ten. Ale moje dzieci, które są teraz ostrzegane, będą wiedziały, by wzywać imienia Jehoszua HaMashiach. W Jego imieniu wziąć kawałek drewna i uderzyć ich w szyję, gdyż ci ożywieni zmarli mają słabość. Ono nie jest tym, co ożywia zmarłych bez dusz, wypełnionych demonami z bezdennej otchłani. Szyja wspiera głowę. Ale mój Syn zapłacił tę cenę na drewnianym krzyżu i to drewno symbolizuje krzyż, który pokonał szatana tamtego dnia. Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym na taki czas jak ten. Ja nie objawiłem wcześniej, że nie chodzi o jakikolwiek kawałek drewna, ale raczej o drewno namaszczone olejkiem namaszczenia. Modlitwą i wiarą, tak jak Jehoszua przezwyciężył krzyż. I chociaż umarł, to zmartwychwstał trzeciego dnia. Tak też wasza wiara będzie wystarczająco mocna, abyście wiedzieli, że namaszczone olejkiem drewno reprezentuje zwycięstwo nad demonami i diabłem, jakie ja wam dałem na Kalwarii.
kiedy uderzycie te demoniczne stworzenia wychodzące z grobów i wydające ludzi, to zobaczycie je, jak wgniatane są w ziemię, kiedy uderzycie je w imieniu mojego syna Jahoszua. Jak można oczekiwać, że zostaną one zabite bronią materialną, skoro to jest wojna duchowa? Materialna broń tylko pomnoży te demoniczne, żywe trupy. Wasza wojenna broń nie jest bronią materialną, ale duchową, a drewno reprezentuje to, co jest duchowe. Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym na taki czas jak ten. Módlcie się, abyście nie byli wyznaczeni na mój gniew w ten dzień. Módlcie się, abyście tego dnia byli bezpieczni na moim łonie. Ten świat tylko sądzi, że widział już horror. Nie zdają sobie sprawy, że szatan nawet teraz kpi. Gdyż to, co uważacie za film grozy, jest w rzeczywistości tym, co diabeł zamierza uczynić. Przychodzi on, aby kłamać, kraść, zabijać i niszczyć, a każdy na ziemi jest celem szatana. Nawet ci, którzy wołają do szatana, nie zdają sobie sprawy, że chociaż podzieli się on z nimi jakąś częścią swojej mocy, daje im tylko możliwość zastosowania jej na innych, jak i na sobie samych, aby manipulować, zastraszać, wywoływać lęk, zabijać i niszczyć. Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym na taki czas jak ten. Gdy rozmawiałyśmy ostatnio z prorok Elizabeth o incydencie, który miał miejsce na Florydzie, otrzymała ona następujące zrozumienie. Diabeł wie, co nadchodzi i że Bóg ostrzega o zombie wychodzących z grobów. Wierzymy, że w obecnym czasie to duch wpływa na ludzi, aby zachowywali się jak zombie. W czasie wielkiego ucisku, kiedy faktycznie pojawią się zombie, musimy traktować poważnie to, co Bóg Jahwe mówi nam na ten temat. Jak powiedziałam mojemu kochanemu Abel Waterwalkerowi, jedna sprawa to czytać o tym, a inna sprawa to widzieć, jak to się dzieje. A zatem, Abba Jahwe, modlę się, abyś dał swoim dzieciom siłę, abyśmy mieli fizyczną, duchową, psychiczną i emocjonalną siłę w tym czasie, jeśli wciąż będziemy na ziemi, jeśli nie zostaniemy porwani, abyśmy robili to, co Jahwe nam nakazał. A teraz dziękuję Ci, Abba Jahwe, chwała Panu. Tak jak mówi Bóg Jahwe, nie chodzi o to, by przemóc coś siłą fizyczną. Jest to wojna duchowa, a zatem zachęca nas On, jeżeli przydarzy nam się stawić czoło zombie, abyśmy wzięli drewniany kij. To jest kij od miotły. Nie trzeba mieć czegoś mocnego, ale można mieć kij baseballowy. Jednakże, jak mówi mój ukochany Abel Waterwalker, dobrze by było mieć coś długiego, żeby nie być blisko nich, oraz olejek do namaszczania. W imieniu Jehoszua HaMashiach namaszczam to drewno, Ojcze. W imieniu Jehoszua HaMashiach powołuję się na ochronę krwi Jehoszua. Pokrywam to drewno krwią Jehoszua i niech ma ono moc w sferze duchowej, tak jak krzyż miał moc nad złem, aby zbawić duszę i przyprowadzić je z powrotem do Królestwa Niebios. Ten drewniany kij symbolizuje krzyż Jehoszua HaMashiach, Jezusa Chrystusa, który zmarł za nasze grzechy, który wkrótce powraca. Tym kijem mamy uderzać zombie i mówić: krew Jehoszua HaMashiach jest przeciwko Tobie, szatanie, i wszystkie demony muszą ode mnie uciec. Amen. Ganię Cię. Krew Jehoszua HaMashiach jest przeciwko Tobie, szatanie, i wszystkie demony muszą ode mnie uciec. Musimy pamiętać, że te istoty to demony, po prostu demony w postaci fizycznej. A jeśli naprawdę jesteś nowonarodzonym wierzącym, naśladowcą Jehoszua, Jezusa Mesjasza, możesz mieć władzę nad demonami. W Ewangelii Łukasza 10:19 Jehoszua mówi: oto dałem wam władzę do stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, nic wam nie zaszkodzi. Teraz nie jest inaczej niż w tamtych czasach. Dotykasz tej istoty i mówisz: ganię cię, odejdź w imieniu Jehoszua HaMashiach. I ona upadnie, bo Bóg Jahwe tak powiedział. Ludzie piszą i pytają: co mam robić, co mam robić? Przeczytajcie drugą część proroctwa 21 i proroctwo 47 i trwajcie w wierze. Jesteśmy w czasach końca i widzimy różne rzeczy oraz to, jak będą się wypełniać wizje z filmów Hollywood, z filmów science fiction. Nie mamy się jednak bać.
Kiedy oglądacie te filmy, nie ukazują one spraw z perspektywy chrześcijańskiej. Poza tym pokazują, jak ludzie strzelają do tych istot, a one giną, lub podpalają je benzyną, a one płoną. Bóg mówi jednak, że jest to wojna duchowa, więc musimy robić to, co On nam poleca. Faktycznie, w jednym z proroctw mówi on, że jeśli strzela się do zombie, to jedynie je to pomnaża. Wrogowie Boga chcą, abyście myśleli, że możecie strzelać do zombie. Bóg Jahwe mówi, że strzelanie do nich sprawia, że się pomnażają. Nie jest to zatem wojna cielesna, nie jest to wojna fizyczna i nie można pokonać wroga fizycznymi środkami. Bóg posługuje się tym, żeby symbolizować krzyż drewnianym kijem. Dziękujemy Ci, Ojcze. To nie musi być taki kij, to może być jakikolwiek kij, który zdobędziecie. Zasadniczą rzeczą jest to, abyście robili to w wierze. Jeśli naprawdę jesteś nowonarodzonym wierzącym i naśladowcą Jahoszua HaMashiach, masz władzę nad diabłem i demonami. Staraj się ze wszystkich sił żyć w świętości. Zachowuj 10 przykazań. Naucz się imienia naszego Zbawiciela, prawdziwego hebrajskiego imienia Jahoszua HaMashiach, ponieważ w czasach końca Antychryst przybierze imię Jezus Chrystus i będzie się nim posługiwał. Obecnie na imieniu Jezus Chrystus jest moc namaszczenia, lecz Bóg Jahwe powiedział nam i przygotowuje nas z wyprzedzeniem na to, że w czasie wielkiego ucisku musimy używać prawdziwego imienia Zbawiciela, czyli hebrajskiego imienia Jahoszua, które oznacza Jah zbawia. Maria, hebrajka, nie nadała swojemu hebrajskiemu dziecku greckiego imienia. Dała mu na imię Jahoszua, czyli Jahwe zbawia. Takie to proste. Dziękujemy Ci więc, Abba Jahwe, że uczysz nas i ostrzegasz wcześniej o rzeczach, które przychodzą na tę ziemię. Powierzamy w modlitwie wszystkich, którzy są Twoimi dziećmi, prosząc, aby mieli siłę, cierpliwość, niezłomność i aby nie byli zastraszeni czy bojaźliwi z powodu rzeczy nadchodzących na tę ziemię, ponieważ jest to koniec czasów, koniec dni i na tę ziemię zostanie wylany gniew Jah. Diabeł wie, że ma mało czasu na czynienie wszystkiego zła, jakie chce wyrządzać i jakie zaplanował, a Bóg pozwoli na to aż do czasu końca wielkiego ucisku, kiedy Jahoszua powróci. Modlę się za was wszystkich, byście zachowali siłę. Nie bójcie się. Jeśli naprawdę kochacie i służycie Jahwe, Jahoszua i drogocennej Ruach HaKodesh, strach nie będzie nad wami panował. Aby Jahwe powiedział, że nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Dziękuję Ci, Abba Jahwe. Chwała Ci, Panie. Mój kochany Abel Water Walker przypomina mi też, by wam powiedzieć, abyśmy wielbili Boga, dziękowali Mu i wychwalali Go, byśmy przychodzili przed Niego z dziękczynieniem i uwielbieniem. A więc wielbimy Cię, Abba Jahwe. Możemy to robić również wtedy, kiedy ganimy zło. Chwała Tobie, Abba Jahwe, w imieniu Jahoszua HaMashiach. I to jest przeciwko Tobie, szatanie, odejdź w imię Jahoszua HaMashiach. Nie masz nade mną mocy. To jest kolejna rzecz, o której należy pomyśleć. Wielbienie Abba Jahwe daje moc i kiedy wielbimy Abba Jahwe, diabeł nie może pozostać. O tym również należy pamiętać. To już nie jest zabawa. Jest się albo po jednej stronie, albo po drugiej. Albo należysz do Jahoszua, albo nie. Jeśli ktoś szczerze nie oddał swojego serca i swojego życia Jahoszua HaMashiach, to teraz jest pora, aby to zrobić. Poniżej dołączę link z misji Mighty Wind do modlitwy zbawienia. Jeśli jesteście w kościele pozorantów, nie macie władzy nad złem, gdyż to jedynie Jahoszua obecny w nas daje nam moc i władzę nad diabłem. Kiedy On jest w nas, daje nam to i mamy tę moc i władzę. Dziękujemy Ci, Abba Jahwe, za to, że torujesz nam drogę i niweczysz plany wroga przeciwko Twoim dzieciom. Dziękujemy, że przygotowujesz nas zawczasu na to, co ma przyjść. Ludzie lubią szydzić z tych proroctw danych prorok Elizabeth Elijah i mówią, że się nie wypełniły. Cóż, spełniają się. To, że nie spełniły się jeszcze, nie oznacza, że się nie spełnią. Bóg Jahwe prorokował o narodzinach Jahoszua setki lat przed tym, jak on urodził się na tej ziemi. Prawdziwy prorok wypowiada słowa Jahwe, a one się spełniają. Jest to napisane w Biblii. Miłujemy wszystkich, którzy miłują, służą i są posłuszni Jahwe, Jahoszua i drogocennej Ruach HaKodesh. Jesteśmy przejęci, widząc, jak coraz więcej osób przychodzi do misji Mighty Wind. Nawet niektórzy z wrogów piszą, wow, to zombie, ten człowiek, który zjadł twarz innemu człowiekowi, to przypomina mi o proroctwie. Prorok Elizabeth miała to proroctwo o zombie.
Tak, wyobraźcie sobie. Niech Jahwe błogosławi was wszystkich, którzy kochacie, służycie, jesteście posłuszni, staracie się być posłuszni oraz chodzicie z Jahwe, Jehoszua i drogocenną Ruach HaKodesh. Yah's little one.